Motoryzacyjny strzał w dziesiątkę. Piękny i potężny samochód, prawie 5 metrów bez 1 centymetra. O kim mowa? Audi e-tron GT Quattro. Słuchajcie, tego nie widać na filmie i na zdjęciach, ale w rzeczywistości ten samochód naprawdę robi wrażenie, przede wszystkim gabaretem, ale to nie wszystkie jego zalety. Jest niski, ma długi rozstaw osi, ale zaskakuje takim sportowym stylem i użytecznością, jeżeli chodzi o codzienność. W ogóle cała jego sylwetka, powiedziałabym, że zdecydowanie odzwierciedla jego moc. Współczesne ucieleśnienie postępu. Tak mówią ci, którzy twierdzą, że się znają lepiej na tym jak ja. Ja wam chcę po prostu pokazać, że ten samochód aż krzyczy sportowym stylem, ekskluzywnością, komfortem. W ogóle jest po prostu aż czuć, że ładny. Od inteligentnych wlotów powietrza z przodu, po kurtyny powietrzne nad koli i przykuwający tylny dyfuzor. Przecież wy to wszystko wiecie, ja wam tylko powiem tak po mojemu. On po prostu fantastycznie jeździ. Czy wy to widzicie? Ja na to mówię, że mama ładne oczka. Reflektory Matrix LED ze światłami laserowymi stanowią jeden z podstawowych aspektów designu w Audi. Charakterystyczny element tych świateł stanowi sygnatura świetna z czym? No ze znakiem X. Fajne, nie? Chcielibyście taki? Na pewno. Animowana wiązka światła rozciąga się na cały tył tego samochodu. No i musicie pamiętać o tym, że tutaj jest światło o podwójnej funkcji cofania i kierunkowości. Generalnie po prostu jest fajne, ładnie, dobrze wygląda, jak wszystko w tym aucie. Szklany panoramiczny dach. On wręcz krzyczy, że zaprasza do środka i ja wiem, że wy na to czekacie, ale zanim was tam zaproszę, to przyjrzyjcie się, jak to dobrze wygląda. Tak jak obiecywałam, bardzo fajny środek, sportowy styl, kierownica funkcjonalna, ma te łopatki do zmiany biegów. Ja to uwielbiam, nie wiem jak wy. Wszystko tutaj jest na miejscu, nic wam więcej nie powiem, musicie to po prostu zobaczyć, kupić, zamówić. Te fotele mają naprawdę dużo plusów, na pewno to, że mają zintegrowany zagłówek. No jak ktoś lubi szybką jazdę, nazwijmy to ładniej dynamiczną, to na pewno się będzie czuł komfortowo i bezpiecznie, bo wszystko się tutaj zgadza. Nie lubicie czekać, pewnie tak samo jak ja. 800-woltowy akumulator litowo-jonowy zintegrowany z płaskim podwoziem gwarantuje wyjątkowo wysoką wydajność. To tak w skrócie. Ale co najważniejsze, można ten samochód załadować do 80% 22,5 minuty. Chcecie coś więcej? Myślę, że nie trzeba. Obiecałam im, że tego nie powiem, ale oczywiście, że to zrobię. Jest jedna rzecz w samochodach, która ma nazwę własną by Barański. Mianowicie buciki w tym aucie. Czy wy widzicie, jak one pięknie wyglądają? Mogłyby być czarne, ale to jest do zrobienia. Ale tak naprawdę, podsumowując dzisiejszy odcinek, to powiem wam, że samochód robi wow nie tylko swoim gabarytem, nie tylko mocą, ale przede wszystkim stylem, klasą i tym cudnym dachem, który ma. Ładuje się go w 22,5 minuty. Szybko, no nie? Ale jeszcze szybciej się można zakochać. Tak jak szybko zasuwa po drodze i tak jak bardzo fajnie szybko rozkakuje swoim sportowym stylem, elegancją, ekskluzywnością, to tak jakbym go chciała podsumować. Audi e-tron GT Quattro. Do zobaczenia w następnym odcinku.